Cześć, z tej strony Jastrząb. Dzisiaj pogoda iście barowa, piątek, więc zaczynamy kolejną degustację. Zapraszam. Jeśli oglądaliście mój film z ważenia piwa Zula Single Hop, to ten film powinien Was tym bardziej zainteresować, bo właśnie w nim będzie degustacja tego piwa. Jest też na kanale film z butelkowania tego piwa, natomiast no, w tym momencie skupimy się na degustacji. Dla tych, którzy nie oglądali filmu z ważenia, przypomnę jeszcze, jaki tam był zasyp, jaki był przepis na to piwo. Generalnie użyty był ekstrakt słodowy płynny, jasny, niechmielony w ilości 3,3 kg na warkę 25-litrową. Gęstość początkowa to było 10,2 BLG. Alkohol, który tutaj mieliśmy uzyskać, to 4,1%. IBU 33, SRM 5,3. Oczywiście, jak wiecie, zawsze o tym wspominam przy degustacjach piw z tanich ekstraktów słodowych płynnych. No niestety barwa ich jest z reguły dużo, dużo ciemniejsza niż wyliczenia na portalu Brunes, ponieważ te ekstrakty ciemnieją pod wpływem gotowania. Dlatego wiele ze swoich piw gotuję krócej, dodając więcej chmielu na goryczkę, tak jakby, żeby uzyskać odpowiednią goryczkę w krótszym czasie gotowania. No, ale nie zawsze i tak z tą barwą do końca tak wychodzi, jak być powinno. Słuchajcie, co tutaj mieliśmy? Płynny ekstrakt powiedziałem. Jak wiecie, no Zula Single Hop, czyli był tutaj użyty do chmielenia tylko chmiel Zula na goryczkę i na aromat. Alfa kwasy 11,1. Ja tu mam ściągę, żeby wszystko odtworzyć. Gotowane to było tylko 15 minut te ekstrakty słodowe. No i tutaj Zula na gotowanie poszła w ilości 40 gram na 15 minut, co miało właśnie dać te 33 IBU. I na ostatnie 3 minuty gotowania poszła Zula w ilości 60 gram. Eksperyment miał być o tyle ciekawy, że miał mi po prostu pokazać właściwości chmielu Zula przez wielu tak zachwalanego w internetach. Dlatego chciałem koniecznie to sprawdzić. Zresztą na forach chyba częściej mi się przywijało, że chwalą ten chmiel panie, co mnie nie dziwi. Ale o tym za chwilkę. Drożdże, które tu zostały użyte, to oczywiście gęstwa drożdży US05 górnej fermentacji. No i piwko fermentowało w odpowiednim zakresie temperatur między 15 a 18 stopni Celsjusza, więc tutaj żadnych z tego tytułu kłopotów być nie powinno, żadnych estrów i tak dalej. Cóż, powinniśmy otworzyć to piwko i zobaczyć, jak smakuje. A, taka ładna etykieta. Wiecie dlaczego? Bo jak poznajecie butelkę z takimi tutaj kropeczkami do trzymania łatwiejszego, jak ja to mówię. No więc jest to wdech Zula. Albo jak to mówiłem w szorcie, wdech Żula. Nie no, jest wdech Zula, dlatego że single hop, no a butelka mi się kojarzy z tylko z jednym piwem. Tak to postanowiłem sobie zrobić. Zielony kapselek, żeby wyglądało dosyć ładnie. Butelkowane 16 września 2022, mamy 4 listopad 2022, zatem piwo powinno się nagazować, a były 2 gramy cukru dane do nagazowania tego piwa na pół litra piwa. Syknięcie jest, czyli gaz jest. No i aromaty takie kwiatowo-owocowe, ale zaraz coś więcej o nich. Przelejemy. Nawet jakaś piana fajna się wytworzyła. Barwa złota, ciemnozłota, tak bym powiedział. No to zobaczcie, 15 minut gotowania. SRM tu miał być 5,3. No na pewno nie jest. Na pewno jest to piwo ciemniejsze niż 5,3. No ale to te tanie ekstrakty słodowe, niechmielone mają to do siebie, że no po prostu ciemnieją podczas gotowania, a czasem nawet nie musicie ich nie wiadomo jak długo gotować, wyjdą ciemne. Nie ma to wpływu na smak piwa, no ale na jego estetykę wolałbym tu jaśniejsze piwo. Dobra, zobaczmy. Żadnych estrów nie ma, ale są takie nuty kwiatowe i owocowe, ale o,
ale to nie są estry owocowe takie od zbyt wysokiej fermentacji i zaraz Wam powiem. No i z czym mi się ten, ewidentnie czuję ten chmiel Zula, on jest bardzo charakterystyczny, dlatego, że no nie da się go, jak jeżeli single hopa zrobicie Zuli, to nie pomylicie go już nigdy. Gdzieś jak będzie użyty ten chmiel, nie wiem, na aromat, to tego chmielu nie pomylicie nigdy, jest tak charakterystyczny. Ale o ile chmiele amerykańskie, moim zdaniem w większości dają właśnie nuty cytrusowe, tropikalne, takie i tak dalej, to ten Zula, jak dla mnie, ja to tak odczuwam, ma taki aromat takiego, coś jak melon, coś takiego, te owoce bardziej takie mdłe, wiecie, melon, arbuz, coś w ten deseń. Takie, nie jest to właśnie takie cytrusowe, tylko taki owoc, ale bardziej mdły. I dlatego właśnie, do czego wracam, to piwo może smakować paniom. Tak jak ten chmiel miał wśród pań bardzo dobre opinie, mojej małżonce też to piwo bardzo smakuje. A mnie... Smakuje. Ma fajną goryczkę. No to 33,5 tu miało być. Myślę, że około 30 jest. Ta goryczka nie zalega, ale to pierwszy łyk. Nie no, super goryczka. Jest goryczka, ale nie zalega w ogóle. Także ten chmiel Zula naprawdę daje fajną goryczkę. Natomiast jest to piwo specyficzne. Słuchajcie, ja drugi raz tego piwa dla siebie bym z chmielem Zula, takim single hop, nie uważał. Nie dlatego, że jest ono niedobre, ale jak dla mnie te aromaty są zbyt mdłe. Właśnie tak jak mówię, no to jest taki jakiś melon, coś takiego. I dla mnie jest to... Sam ten aromat tego chmielu jest zbyt mdły. Ja bym tutaj do tego chmielu po prostu Zula dorzucił jakąś citrę, Cascada, być może Amarillo, po prostu chmiele amerykańskie, cytrusowe, które no, zmieniłyby trochę profil aromatyczny tego piwa. Nie jest to piwo złe, tak jak mówię, może smakować panią, może smakować bardzo wielu osobom, natomiast jeśli chodzi o mnie, jest ten aromat zbyt mdły. Smak jak najbardziej ok, natomiast aromat jest zbyt mdły na pewno. To są te owoce, które nie do końca mi odpowiadają. No, to nie są, właśnie to mówię, to nie są owoce cytrusowe, to nie są jakieś jabłka, to nie są jakieś, no to są takie owoce w stylu właśnie melona. Okej, nie no, piwo jest dobre do wypicia, ale ja tak myślę, że jedno spróbować i mnie wystarczy. I więcej bym nie pił, także jeśli chcecie robić Zulę single hopa, powiem tak, nie róbcie warki na 50 butelek, żeby to było. No chyba, że jesteście paniami lub macie w domu kobietę, która lubi pić piwo, to piwo jej zasmakuje pewnie. Jeżeli chcecie spróbować tego chmielu samego, to tak zróbcie, tylko zróbcie sobie mniejszą warkę, takiego single hopa możecie zrobić. Natomiast polecam raczej ten chmiel stosować z innymi chmielami, bardziej wyrazistymi, cytrusowo. Bo to nie jest chmiel, który nadawałby się, mam wrażenie, do pilsa, lagera i tak dalej. To właśnie jest do jakichś ale, ipek, chmiel ok, takich właśnie piwek górnej fermentacji, ale w połączeniu z innymi chmielami zagra na pewno dużo lepiej i będzie taki kontrast właśnie tej mdłości z rzeźką cytrusowością i to może być fajne. Natomiast sam w sobie, tak jak mówię, nie jest zły, jest jak najbardziej do wypicia, ale dupy nie urywa. Poprawne, fajne piwo, ale zbyt mdły aromat, dla mnie przynajmniej. Miał być eksperyment, eksperyment uważam za udany, piwo zostało uważone, właściwości chmielu odkryte, natomiast ja, tak jak mówię, zmieszałbym go z innymi chmielami i wtedy grałoby to wszystko dużo, dużo lepiej. Pozdrawiam, na zdrowie i cześć. Do zobaczyska.